to już wszystko wiadomo kamyszom. No. Bez korka i bez kolejki do gondoli, co jest najdziwniejsze. Zobaczymy, jak będzie po tym. No. Szczyrk Mountain Resort, czy jako to tam się tam nazywa. Szczyrkowski ośrodek narciarski, o, tak to chyba lepiej będzie. Ten karnet jest czynny na wszystkie ośrodki tutaj. Czyli na Słowację też? Znaczy, ale teraz to, co my kupili, to na przykład uznałoby się nam po 2 godzinach, że mogę, że ja. No i na Szczyrk, na Skrzyczne też. No. I na Sport Arena też to je. Ja. Szczyrk. Na Jaworzyna? Rasa zabrzyto. Tam jest mleko piorunowe. Teraz pożur. Nic nie widać. Jest to lód. Kurde, pojademy trasą pisowską, normalnie szok. Nie nauczyłujemy się Złorczykiem. Piorunsko trzeba kadać pozór, bo nic nie widać. Piorunsko. No to jademy tu, nie? No ale to kaj tam wyjadymy. No dobrze. Kurde, tu jest strumizna, no fest. Wiesz co, jak będzie... Jak nie będzie mgły, to tam pojadę, ale... To nie o to chodzi, że strumo, ale... Gówno widać. Jakby tej mgły nie było, to byś tam pojechał. Jakby było więcej śniegu. Ja. Ty też. Jedzie na górę.
Spróbujemy. Bo to cię podjeżdżą. Z Jaworzyny na Skrzyczne, nie? Tak to jest. Tak. Ja. Teraz tam pojadmy, o tam gdzie tam ten raj. Ja, no to ginał Skrzyczne mumy. Pierwszy raz, że jest tu na nartach w ogóle. Schronisko na Skrzycznym. Mgła jak piorun. Idziemy dalej. Tam kiedyś powinien być szczyt Skrzycznego. I przekaźnik radiowo-telewizyjny, niestety niewidoczny w ogóle. Teraz jadymy w kierunku hali Skrzyczyńskiej. Ja niestety jeden problem. Ze Skrzycznego na halę Skrzyczyńską już są kamienie, się nie da przejechać. Wydaje się. Ze Skrzycznego na halę Skrzyczyńską dość fajny widok. Niestety mgła. No i śniega mało. Jakbyście widzieli wcześniej, tam już śniega nie było na trasie. Nie będę dużo pokazywać, bo po prostu nie widać. A szkoda. To już jechała z Skrzyczyńsko, tu już tej godziny najechało. Godziny też najechało, ale to jeszcze jest nic. Leitner z Bujnicko Kopa, hala Skrzyczyńsko z Bujnicko Kopa. I kuplunka w filmie. Tu już się jakiś widoczek odsłaniał, tam widać Soliczko w oddali. Ja. Humory radosne. Wczoraj Pieter żyła złoto na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Także jest pięknie. Leitner jakiś jedzie, nie wiem co ona pojechała. No niestety mgła jest fest. W takich warunkach to się trzeba trzymać razem, a nie kaj cisnąć i potem jeden drugiego nie widzi, nie? To ja tutaj małe Skrzyczne. Ja. Kurde, nie mam tej zdjęcia. Wyjechaliśmy talerzykiem, tu jakiś był worczyk. Ale teraz talerzyk jakiś, tu za tą budą. Widać, jakie zamięty tu są. Zamięty potężne. Ile tu było śniegu. Śniega w pioruny. Tabula jakości. Te góry były, ho, kurde, jakaś nade mnie. Fez zamięta. No dobra, no to jadujemy. Zbiera się na grot, zbiera się na grot. Małe Skrzyczne. Słońce wychodzi. Zaś kuplunka.
pozwolę. Tam je? Tam pięta, ale co mogę mieć? Tu? Dobre. Gdzie raz się nagro, co raz się nagro. Piękny krajobraz. Może już wytajało. Już jest. Woraczka fest. Ludzi sporo. Takie poworane muldy. To tutaj raczej nie będziemy jeździli. Jest ten żółty Leitner. Ja. No wydajcie pozór jak to. Fest. Ja, to jest solisko tu, ten ciężki. Widać, tam się wywalają. Fest. A teraz by nam się wybrało. Jest. Pięknie. Przyśle. Ogień!
prawie cała trasa na Krecie. Nie, teraz to było fajne. No, w pewnym momencie takiego. A ja taką prędkość miałam i byłam się, że się wywalę, bo było ja takie... Jaworzyna. Pięknie. Teraz no. Się to wybrało. Tam pojadę. Chłop miał rację, że o 12 będzie ok. Fantastycznie. Teraz, no, teraz ja. Tam my jechali. Ja tam. Tamtą trasą. Tam to widać. Tam widać, ja. Łódź się diobli. Takich numerów to ja nie lubię. Nie lubię takiego huśtania. Na żygani na ciągu. Normalnie. Tu jest jednak mniej ludzi. Ja. No i zatrzymaliśmy się. Nie wiem, czemu tam jest napisane, że trasa zamknięta. Przecież normalnie po niej całkiem dobrze idzie jeździć. No. Ja, wybrało się, zaśmy są na Skrzycznym i to jest to, czego my nie widzieli. Radiowo-telewizyjne centrum nadawcze Wisła Skrzyczne. Telewizja i radio. Ja co prawda telewizora nie oglądam. Schronisko. Tam genał się wyłanią samchanej Babiogóra i jakieś tam Pilsko też jest. Ja. Byliśmy tam na Skiroi. Ja. Pięknie wybrane schronisko. Nasze narty. I piękne widoki. Żale Żywiecki. Tu jest śnieg, a tam już jest wiosna. No, tam jest wiosna. Babiogóra. No, teraz się odkryła. No i szpicioki widać. Pilsko za drzewem. 2 tygodnie temu my tam byli. Ja. Wina upił z kokosza, jak widać. Prowadzi nie się na miejsce. Widzicie co? Sam Hanę je przeszedł. Na Klimczok cała ta kotlina Żywiecko Jarunowy przestrzał, Babiogóra tam widać. Ja wierzę ogień i stok na żarze widać samochanej. Klimczok, Trzykopce, Władnia. Tam widać, o, Czantoria widać, Równica tam widać.
Dromo Fest. Do Szczepkowskiego ośrodka. Zielony szlak. Ojej. Nie ma szans. Nie da się przejechać. Ja. Niestety wyleciało. No to już nie przejadymy. Ale jest widok. No, jest piękny. Niestety tu już nie da się przejechać. Ale za to widoczek ładny. Była mgła. Jak diabli. Ja no jeszcze tu trochę przejechał. Teraz już tu się nie do. Już jest syf. Tak to wygląda niestety. Tam już widać, o, Słowacki jeszcze góry.
To jest Fatra tam. Tam dalej też. No, to jest Fatra. Na małe skrzyczne widok się wyłonił, Fatra widać słowacko, pięknie, wielkoracza tam jest, szpicioki, czyli Tatry, pięknie widoczne, Babiogóra Szamchanej. Jeździły co chora tam do dali. Z nami jedziesz. Na który orczyk? Ten jeden, co tu jest. Też nie, szybko. Nie wiem. No dawaj, szybko, bo mamy o 7 minut. Ale może ja już pojadę. Dobra. Dobra. Gorzkie dymy. Stoję.
jest petarda. Tutaj. Ja tu muszę na rajza kiedyś przyjechać. Ostatnie metry tej spirajzy, najbardziej wycinowe będą te metry, z tego co widać. No i jak oceniam? Dzisiaj oceniam szczyt bardzo dobrze. Po raz pierwszy w mojej karierze oceniam szczyt bardzo dobrze. Udało się nam uniknąć tłumu. To w cyrku jest nie lada wyczynem i korki zobaczymy jak idzie z wyjazdem do chałupy, ale rano my tu byli dość czas przed pół do dziewiątym było super drzewo korka, jeszcze drugi parking całkiem wolny.
Ja. Ale jest tego narodu tutaj. Podwejcie się, no byłby do mnie wjechał. Co za pierdolim, no. Lepiej ci ludzie słyszą. Ludzie sprawdzają wytrzymanie z nich. Daję znowu. Pomyślę, że kiedyś nie było raportu. Jak widzicie, tu jest tylko 13 osób. Parking już też się opróżnił. Coś się dzieje. Sanitarka. Takie same błoto, a ma nie mniejsze, jak i na naszej drodze koło chałupy. Tak, no to Fajland było dobrze. Bardzo dobrze, nie, ale dobrze. Dlatego skali od 1 do 5. Szczyt dostaje 4. Przede wszystkim nie było kolejek. Kończymy i do zaś.